Witam serdecznie. Jak wiecie, słonecznik jest ciekawą rośliną, ciekawym gatunkiem, który kryje wiele tajemnic. I chciałbym je teraz Wam przedstawić. Pierwszą ciekawostką, czy rzeczą, którą jest bardzo istotna dla rolnika, jak i dla hodowców, jest kąt nachylenia głowy słonecznika, inaczej kąt nachylenia kapelusza. W naszej nomenklaturze od 1 do 9 kąt nachylenia idealny jest między 6 a 7. Tak jak w tej odmianie. Kąt nachylenia jest idealny. A po co? Po to, że woda padająca przed zbiorem, przed dosychaniem koszyczka i nieupek, wypływa nam z koszyczka, nie gromadząc się w miąższu, nie uwilgatniając nam nieupków. Drugą z ciekawostek, które chciałbym Wam pokazać, to jest budowa słonecznika. Jest to roślina samopodlewająca się. A dlaczego? Dlatego, że jest zbudowany w ten sposób, że wzdłuż pnia ma kanaliki. Ogonki liściowe również mają kanalik wodny i liście tak samo. Czyli rosa zbierająca się w okresach suszy na liściach spływa idealnie wzdłuż pnia do ziemi. Także przychodząc rano na plantację słonecznika, wydaje nam się, że jest podlewanie kropelkowe. I dlatego słonecznik sobie daje świetnie radę w okresach suszy. Nie tylko przez system korzeniowy, ale również jako system nawadniania własnego. Trzecią ciekawostką, którą chciałbym Wam pokazać w naszych słonecznikach, jest niezalecanie skracania słonecznika. A dlaczego? Udowodnione w naszych badaniach KWS-owskich, że skracanie słonecznika znacznie redukuje średnicę słonecznika, co za tym idzie, wpływa na plon, redukuje korzeń, co może w przypadku palowego systemu nie jest tak istotne, ale trzecią najgorszą sprawą jest wydłużanie okresu kwitnienia, a w naszych warunkach klimatycznych wydłużanie okresu kwitnienia powyżej 135 dni okresu wegetacji jest cechą niekorzystną. Także nie używamy w naszych odmianach retardantów. Spokojnie sobie odmiany dają radę, nie wylegają, nie pękają łodygi. Kolejną ciekawostką, którą chciałbym Państwu pokazać, to jest zawartość białka FTO w naszych odmianach. Białko FTO odpowiedzialne jest za zwiększenie odporności na suszę z jednoczesnym podniesieniem plonu. Także zapraszam Państwa do uprawy słonecznika ze względu na to, że jest to gatunek niskonakładowy, wpisujący się w nasz klimat, który staje się coraz bardziej kontynentalnym. Jest to roślina, która łamie przedplony zbożowe, rzepakowe. Jest to tak zwany rzepak piasków. Zapraszam do współpracy i zakupu naszych 5 odmian słonecznika KWS.